Dziękujemy za wsparcie na Patronite. Kochani, witamy już w 20. odcinku. Amiga: Bez ściemy. A skoro okrągła liczba, to dzisiaj top. Witamy serdecznie. Mój przyjaciel. Rafał Chyła znany jako mufa no oraz mój serdeczny współprowadzący. Remigiusz Remik z kolasa. Jedziemy. Jedziemy! Także jeszcze raz witamy w 20 jubileuszowym odcinku. Skoro okrągły odcinek to top, co prawda ostatnio przy odcinku 15 topa nie było, ale to akurat wynikało z faktu, że no był przełom roku i chcieliśmy zrobić podsumowanie. Teraz jedziemy z listą najlepszych gier ekskluzywnych na Amigę, ale tu od razu zaznaczymy, że nie omawiamy tutaj gier, które już omawialiśmy przy okazji topu najlepszych gier na rozbudowane Amigi. No bo wiadomo, że większość tych gier na rozbudowane Amigi to są ekskluzywa Amigowe i większość tych gier to są świetne gry typu, nie wiem, Foundation, Extreme Racing i kilka innych, które z pewnością na liście najlepszych gier w ogóle na Amidze miałyby swoje zasłużone miejsce, no ale nie chcemy wciąż powtarzać tych samych gier, także no wykluczyliśmy je i tutaj... No tak. no... Aczkolwiek y, robiliśmy też y, jakiś odcinek z gier niedocenionych, taki specjalny, ale tam ich nie klasyfikowaliśmy, i ja sobie chyba jedną czy dwie gry z tych niedocenionych pozwoliłem tutaj zamieścić na tej liście. Y, coś chciałem jeszcze. Aha, no ogólnie, według y, 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 znanej bazy Hall of Light Amigowej, ekskluziwów jest podobno aż 700, ale to są ekskluzywy typu powiedzmy, gierki z Awalonu do tego się zaliczają. I jakieś tam węgierskie odpowiedniki awalonu też się do tego zaliczają i tego typu rzeczy. Jakieś tam produkcje, które były sprzedawane po 3 euro i nie wiem, bardziej pasują do gier też się jakby zaliczają według tej bazy do, do tych 700 sztuk. Natomiast Wikipedia podaje, że jest tych gier mniej niż 100. Wikipedii też nie należy wierzyć. No ja sobie zrobiłem mały research i wyszło mi, że takich porządnych gier na rynek międzynarodowy, wydanych komercyjnie, to jest między 150 a 200. Bo nie oszukujmy się, jeśli jest gra jakaś dobra, no to producent chce zarobić i wydaje ją na wszystko, co się rusza. Więc jest mało gier naprawdę dobrych, które są tylko i wyłącznie na Amigę, ale nie znaczy, że takich nie ma. My wybraliśmy sobie naszą dwudziestkę, no i będziemy ją w kolejności tradycyjnej od miejsca 20 do miejsca pierwszego przedstawiać. Oczywiście każdy z nas wybrał swoją listę, potem jakby sumowaliśmy punkty, tak jak to robiliśmy przy okazji innych topów. No i nie wiem, czy będziemy dalej kontynuować. W przyszłości też taką formę, bo tutaj Remik, ty masz pomysł, żeby może jednak jechać przeglądy gier z danego roku, ja też rzuciłem pomysł, że być może robić przeglądy gier od danego studia, danego producenta. I w ten sposób wam prezentować najciekawsze dynamiki. To jest do obgadania, jeśli macie w komentarzach jakieś zdanie na ten temat, czy mamy robić takie właśnie rankingowe zestawienia, czy może jakieś inne przekrojowe, dajcie znać. No i nie wiem, Remik oddaję już tobie głos, bo się tu rozgadałem. Nie no myślę, że wyczerpałeś temat dość maksymalnie. No to startujemy z naszą listą. Miejsce 20. Kit Chaos. No, no tak. i tu Tobie oddaję głos raczej, bo to Twoja propozycja. No tak, to była moja propozycja. Ode mnie dostała trzy punkty i było to w sumie jak z z Twoją też propozycją z grą Trapet. Aczkolwiek no Trapet to też taka trochę rozbudowana, bardziej Amiga. No to jest platformówka, można powiedzieć, przeciętna platformówka w swojej klasie. Nie był to wybitny tytuł typu Superfrog, nie jest to nawet najlepsza platformówka z platformówek ekskluzywnych, bo będzie tu jeszcze parę w naszym zestawieniu, ale produkt był solidny. Ja też brałem kryteria, jak mi się w daną grę grało na jak długo mnie przyciągała do monitora. I uważam, że no, przyciągnęła mnie na dość długo. Pamiętam, że no, trochę wtopykałem, mimo że gra jest przez niektórych uważana za amigowego odpowiednika Sonika, ale w przeciwieństwie do Soniku tempo gry nie jest aż tak wysokie, bardziej zrównoważone. Być może dlatego, że ten bohater z tą pałą czasami tak wiruje wokół własnej no tak, osi tak. niszczy przeciwników, to się być może kojarzy. Tutaj niektórym z Sonikiem, ale mi się on z Sonikiem nie kojarzył. Typowa, dyskietkowa platformówka na 500. Solidnie zrobiony projekt, produkt wykonany solidnie, aczkolwiek no bez fajerwerków. No dlatego w naszym rankingu 20 miejsce, no ale może ty masz jeszcze słowo komentarza tutaj do tej tak, produkcji. Tak, tak. No ja też w sumie generalnie no nie umieściłem na swojej liście, ale rzeczywiście, jak tak cofnę się. Czasowo do tyłu, no to tam pogrywałem w to i, i, i to zdecydowanie tak solidnie zrobiona gra, nie? Że mm, od A do Z zrobiona, ale mi się ona cholernie kojarzy z soccer kidem, którego jednak wyżej bym tak. postawił. Tylko e... soccer kid nie był ekskluzywem, ale też mu się Nie kojarzy. był ekskluzywem, ale mi się bardziej. Właśnie to jest dla mnie taki soccer kid dla ubogich, e... ale. No tutaj, jakby te dwie gry mi się bardzo kojarzą, ale Soccer Kid jednak mi się bardziej, częściej no, go ogrywałem. Pewnie, tak, Pewnie, tak, 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 pewnie tak, 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 ze względu na fizykę tej piłki, bo to było świetne. świetne to, tak, było... To, był, to był powiew świeżości wśród platformówek, bo jednak waliłeś tą piłką. No dla mnie, takie trzy platformówki jeszcze w czasach 500, no to poza powiedzmy Super Frogiem, który ekskluzywem też nie jest, bo potem został przeniesiony nawet na PC i Soccer Kidem, no to trzecie miejsce to dla mnie był cool Spud ze względu na tą mm. fajną animację. Nie wiem, czy kojarzysz w Ciemnych kojarzy, Okularach. A potem była cała cała reszta i gdzieś wśród tej reszty był właśnie tutaj omawiany Hit Soccer y, Kid znaczy Chaos. Kid przepraszam. House, Kid House. Kid House. Kid House. Namieszałem tym Soccer Kidem, ale no mi się to tak kojarzą bardzo te gry. Nie no ode mnie powiem tak, no rzeczywiście gra tak solidnie wykonana bez baboli. Okej, okay, ale no dla mnie niczym się tak szczególnie nie wyróżnia. A tu już dziś prywatnie bardziej Soccer kida bym stawiał, ale to nie jest ekskluziv. A dzisiaj mówimy no o tak, ekskluzivach. Tak jest. No więc tutaj chyba już wyczerpałem swój temat na temat Kid Chaos. No więc co, miejsce 19 to była propozycja od Ciebie, więc słucham Ciebie. Shadow Fighter. I tutaj. Pozdrawiam Maćka, bo wiem, że nas oglądasz. A my, za dzieciaka, żeśmy się w tą grę bardzo, bardzo mocno zagrywali. I przyznam szczerze, że wczoraj albo przedwczoraj, tak przeglądając tą listę, mówię: Kurczę, zobaczę, jak to się zestarzało. Strasznie się zestarzało, ale w sensie gameplayowym. Wizualnie dalej to wygląda tak, jak to pamiętałem, czyli poprawnie, dobrze. Ale kurczę, mechanika walki jest tak niedzisiejsza, że. Tam chyba nie wiem, no, trzech przeciwników pokonałem, i już płakałem przy tym trzecim. Ale jednak wróćmy, jak ja pamiętam tą grę z dzieciństwa, i wtedy w zestawieniu z innymi bijatykami, które mogliśmy ogrywać, no to my z kolegą żeśmy w to upali i przyznam szczerze, że chyba zdecydowanie częściej niż bodyblosa. Więc jakoś taka, też taka niedoceniona gra według mnie troszeczkę. A wersja CD-32 miała świetne sandtraki. Dla mnie ciepło, ciepło wspominam. Chociaż mechaniki, ale ogólnie mechaniki gier bijatykowych nie przetrwały próby czasu w wersji AMI. Pewnie na ten jeden przycisk, no to tak raczej wszystkie dostały po łbie. Ale gracie wspominam, też poprawnie wykonana. Taki styl graficzny trochę bym też, bo ona miała taki swój specyficzny styl graficzny, i tutaj tak zalatuje mi. Bo ja nie wiem, kto wydawał, ale tak gremlinem mi tu zalatuje. Tylko nie wiem, czy gremlin wydawał tą grę. Musimy się mm. sprawdzić. Trzeba by to zweryfikować. A nie zobacz, się, bo to. Ale zobaczę. No, bo tam generalnie ta kreseczka była taka dość specyficzna. No, mi się podobała. Bo no, tak się odróżniało znaczy, na tle tak. innych. Zgadzam się, że styl graficzny no, był taki. Taki, taki wyjątkowy. Mhm. Gremlin, no nie no. A jednak Gremlin. Michel Gremien. Gremien. no tak, tak, No, tak. no, tak właśnie tak Gremlinie mi tu zalatuje. Czyli ta... słynne logo jak z Lotusa musiało tam być, czy już, już nie, pamiętam. Ale... Ja nie pamiętam. Ja nie pamiętam też, ale... Ja powiem, że też jakbym miał podsumować, chociaż grano z zupełnie innej bajki, bo Kit House to była platformówka, tu mamy z Mordobiciem do czynienia, ale uh -huh. moje słowo podsumowanie jest mniej więcej tak, tak samo, czyli solidnie zrobiony średniak, aczkolwiek w swojej klasie miał kilka groźniejszych, lepszych konkurentów, które zresztą i na, na naszej liście też się potem pojawią. Tak, tak, tak. Uh -huh. Więc no, dla mnie średniak, No ja nie grałem dużo w to, bo, no, bo, bo, bo miałem gry lepsze powiedzmy z gatunku mordobić czy karatę. Także no, gdzieś tam przeszedłem, nie, nie powiem, że jej nigdy nie odpaliłem, bo kilka razy odpaliłem, ale gdzieś tam przeszedłem obok tego bokiem i... Ale tak, tak. solidnie zrobiony, jak na ekskluzywa. no myślę, że okej, okay, dziewiętnaste miejsce zasłużone. Tylko jeszcze, tylko jeszcze od siebie dodam, że wiesz, no bo te gry generalnie też były jakby na takie kanapowe granie, nie? I no ja tą grę ogrywałem właśnie z Maćkiem, którego pozdrawiam już po raz drugi. I taki gry się na kanapowe granie, ty siedzisz obok, ja ten, śmiejemy się, walczymy między sobą, no to super, nie? A tak na no singa... mi się wydaje, poniekąd tu odpowiedziałeś sam sobie, że jak teraz próbowałeś grać z kąpem, to gdzieś szybko poległeś, no, no, mechanika mm -hmm. nie ta, ale grając mm -hmm. z żywym przeciwnikiem, no to jest tak. inna bajka, nie? Dokładnie, inna, inna bajka. OK. miejsce osiemnaste. Bump and Burn. A tak no to zdecydowanie Twoja propozycja? No tak, to z kolei wyścigi, w zasadzie takie wyścigi kartingowe dla dzieci z jajem. No tutaj na początku wspomnieliśmy, że były lepsze gry na rozbudowane MIGI jak Extreme Racing i tak dalej, ale właśnie jeśli chodzi o gry typowo takie kartingowe jeszcze przed Extreme Racing z tych wcześniejszych czasów, to, to właśnie kojarzę ten Bump and Burn. To też wynika pewnie z faktu, że ja miałem no, wtedy gdzieś tam. No, to już, o przepraszam, wtedy źle, źle to powiedziałem. Wtedy w 90. latach to ja sam byłem dzieckiem, ale gdzieś po raz drugi odkryłem tą grę gdzieś tam na początku wieku, jak moje dzieci gdzieś tam chodziły do tego przedszkola. I to były wyścigi z jajem dla małych, dosyć łatwe według mnie. I gdzieś tam właśnie grałem też z nimi. I przez to właśnie, jakby umieściłem ją na tej liście, bo mówię, dla mnie głównym kryterium było, ile ja siedziałem przy danej grze. I być może sam z siebie, jako dorosły facet, dziś bym tyle przy tym nie siedział, ale wtedy właśnie jako takie granie rodzinne z dzieciakami, właśnie jak mówisz, na kanapie, trochę wygłupów, trochę. To było właśnie to, i dlatego no, zamieściłem ją na tej liście. Nie? nie wiem, czy ty masz jakieś wspomnienia z tą grą. Znaczy, mam, ale nie takie, że ją ogrywałem. Aha. E, znaczy, ja pamiętam moment, jak to wyszło, to też chyba nawet na CD32 było. Tak, na AG to też e, było. było. Nie wiem, czy tylko na AG, czy na 500 też była wersja, ale na AG ja ją kojarzę z wersją na AG, nie? Bo coś kojarzę właśnie, że tam w tym scenie była u nas w sklepie płytka właśnie tego i tak odwróciłem, zobaczyłem te takie niebo, mega kolorowe niebo, takie kurcze, takie niebieskie, te chmury, tak, to była tak, tak. taka paleta kolorów tam była, ten, ale to dla mnie, wiesz, ja tu wyrywam głowy w Mortal Kombat 2, tu się naparzamy w jakieś inne gierki, takie dla dzieci. No nie, no wtedy byłem w tym wieku, że omijałem takie gry szerokim łukiem, więc ja jakby nigdy w to centralnie nie zagrałem, muszę się przyznać. Jedyne co, to sobie zerknąłem na gameplay na YouTubie, no i tyle. No, rzeczywiście kolorowe. Nawet te screeny nie przekłamywały te, na, te z tyłu na płycie, bo rzeczywiście gra jest mega kolorowa, nie? Taka kolorowa, e... mówię, przyjemna. No, wiadomo, nie no. jest to na, nawet na tyle poważne jak Lotus dajmy na to. No bo no to tak, było dla tak, innego tak. odbiorcy, ale mówię, jako granie rodzinne no, fajna gra no, gdzieś jednak yy, mówię, gdzieś jednak yy, Sięgając do swoich wspomnień stwierdziłem, że nie, tą grę muszę umieścić, bo, no bo trochę się przy niej się działo. Miejsce 17. Dark Mere The Nightmares Begun. Nie no, tu świetna gierka, mimo że ja generalnie fanem RPG-ów nigdy nie byłem, nie jestem, to ta gra tym swoim klimatem w tamtych latach zrobiła kawał dobrej roboty, bo ja przyznam szczerze, że tak nie do końca ją kumałem w tamtych latach, ale sam ten klimat te dźwięki, ta grafika, taki, taki kurcze, lepszy Dragonstone dla mnie to był, mimo wszystko, że Dragonstone później wyszedł, to ta gra była bardziej rozbudowana, Dragonstone bardziej tam na walkę szedł, a tutaj podobały mi się te myki, że mogłeś wymijać te potwory, expić sobie dalej, później wracać i ubijać, zbierać te wszystkie pierdutki. No taki protoplasta Diablo, ale ze świetnym klimatem, ja, ja pamiętam, że właśnie Wracałem w taki deszczowy mega dzień ze szkoły, jeszcze chyba tam jakieś laczki musiałem przyjąć, bo taki byłem strasznie zły <laughs> i się cieszyłem, że już ta szkoła się skończyła i w tym deszczu idę do domu i tak przyjdę to odpalę sobie tego Dark Mary, bo ja tą grę dostałem chyba od kogoś znajomego i tak jakby sam nie wiedząc, wziąłem coś od niego i no Dark Mary, co to może być i jeszcze właśnie przed szkołą sobie to odpaliłem, patrzę, o takie ciekawe i ten klimat, gęsty klimat tej gry strasznie wciągnął. I tak chciałem zwiedzać te, te lochy, te, tą przygodę przeżyć w tej grze. I rzeczywiście pamiętam do dzisiaj klimat. Za oknem tak sączy się deszcz, ono było tak uchylone. Ta gierka, mały 14-calowy telewizorek Sanyo, moja Ami i ten dźwięk z gry. No kurde, klimat dzisiaj nie do odtworzenia. Ale, ale to było to na 32 czy to było na dyskietkach? Nie, nie, to było na dyskietkach. To była jeszcze 500 plus Amiga. To Aha. była jeszcze 500 plus Amiga i do tego telewizor Sanyo 14-calowy. Ale na RGB, więc obraz <laughs> żyleta. <laughs> no ja też, jak powiedziałem na wstępie, no, wspomnień z tą grą nie mam, bo też nie lubiłem RPG-ów. Natomiast no, też obejrzałem sobie dzisiaj gameplay, żeby sobie przypomnieć, bo gdzieś tam oczywiście w tamtych czasach jakieś recenzje w ówczesnej prasie mi się gdzieś tam przed oczami przewinęły, więc mniej więcej kojarzyłem, co to jest. Ale tak, no moje słowo komentarze jest takie, że faktycznie w porównaniu do tam wcześniejszych produkcji, jak Bump and Burn, czy Kit House, to tu klimat zupełnie inny. Tu już nie można mówić o grze dla dzieci, tylko o grze, no, nie, nie, nie. którą gdzieś tam taki młody człowiek na no, może chłonąć właśnie ze względu na ten klimat. Nie? Tak, 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 tak. No tak jeśli to tak, było tak, na 500, no? to też graficzka była nawet całkiem przyjemna, taka izometryczna. A, fajna, fajna. No. Te postacie były duże, mimo tego izometryka, że tam był ten taki izometryk, taki troszkę taki inny, no nie wiem, bo te postacie były duże, także mm -hmm. ale kosztem też małej tej płaszczyzny, po której się chodziło, że było więcej takich mniejszych plansz, niż yy, jednej większej, nie? No ale, ale klimat to robiło, nie? No, fa fajnie, no tak, bardzo ciepło tak, wspominam tak. grę. Kochani, miejsce szesnaste, Mińskie jest Fursbals. Tak. No i... I teraz jedziesz. No nie chcę też za dużo się tu rozwodzić, bo odsyłamy do odcinka specjalnego, pewnie podlinkujemy, gdzie tą grę też ty głównie, bo to był twój wybór i ty grałeś, ale mi też się fajnie w to grało. No to, jest, to nie jest konkretnie klątet Lisa typowego, tylko innej gry, której nie chcę teraz strzelić głupoty i, i powiedzieć jak... Konkretnie protoplasta tej gry, jaki tytuł był protoplasty, no ale wiadomo, że to jest gra Tetriso podobna. Musimy no, taki sklejać. Nawet bardziej. Tak, musimy gdzieś tam najlepiej tak je kolory, sklejać, tak. żeby kombosy odpowiednie były. Walczymy z jakimś tam przeciwnikiem komputerowym, który ma swoje taktyki, swoje jakieś tam odzywki, śmieszki. Grafik, grafika też całkiem przyjemna, bo to oczywiście też była już wersja na kości AGA. No i nie będę się chyba rozwodził więcej, no bo tutaj zasady nie są zbyt skomplikowane. Grało mi się w to fajnie. Z tego co wiem, co opowiadałeś swego czasu właśnie w tym odcinku specjalnym. Ty też dużo w to pykałeś, także ja nie nawet wiem, czy dodam, jeszcze coś dodać. Ja dodam, że ja w to pykałem nawet chyba z pięć dni temu, i, i tą grę to często wracam na, na właśnie klonie. Z tego względu, że mam tam skrót wywalony na pulpicie i sobie tam wiesz, odpalę i tak, ta gra mnie strasznie relaksuje, do dzisiaj mi to zostało, tak samo jak jeszcze w dobie szkoły średniej, jak w to grałem i czułem taki relaks, tak, nie wiem, ta muzyka, to wszystko tam mi gra, tak, taka tak. gra typowo chillout, nie? I, on Tylko, do też, i, i wracam to do niej do dzisiaj. Nie jest gra, wbrew pozorom, taka na 10-15 minut, bo jak tam nie, nie, wejdziesz w to możesz przysiąść przy tym, nie? Na I tak samo jak mówiłem w tamtym odcinku, tak samo tutaj potwierdzam, że AI komputerowe na tych wyższych poziomach naprawdę daje łupnia, nie? Tak, że tak, musisz tak. szybko, szybko łączyć i, i, i schrzaniać. No tak. Ok. Tak, tak, tak. To co? Miejsce 15. Tak. Twój wybór. Aha, All Terrain Racing. No. Świetna gierka. To może ja zacznę. Tak. Bo ja generalnie jestem jakby antywyścigowy, tak nie, nie przepadam za wyścigami, no muszą być jakieś wyjątkowe i te były dla mnie wyjątkowe. Zobaczyłem u kolegi najpierw z takim lekkim uśmieszkiem, że takim małym tam samochodzikiem sobie lata, ale jak dostałem joystick do ręki, no poczułem flowa, nie? że to była taka dynamiczna, szybka i, i to też jeszcze była chyba era 500 w moim przypadku. Że to. Ale naprawdę to chyba wyglądało też wyszło fajnie. na AG, czy nie? Czy, czy kontynuacja wyszła na AG? Muszę też sprawdzić. Wydaje hmm. mi się, że to. Ale, ale na pewno ogrywałem to na 500, a czy hmm. wyszło potem na AG, to nie wiem. Ale Sprawdzimy. No mów, mów. No i generalnie no i tak samo kanapowe granie potem, nie? Też znowu Maciek, Wojtek przychodzili i się trzaskało w to naprawdę godzinami. Emocje były co nie miała, bo tam wystarczyło jeden błąd zrobić, wypadałeś z toru, już nie, 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 nie do nadrobienia było, nie? Znaczy, jeżeli walczyłeś z komputerem, ale jak grałeś z kumplami, to on za chwilę mógł się gdzieś wywalić i ty, mimo takiej straty, go jeszcze doganiałeś i emocje szły, sięgały z zenitu. Świetnie wykonana, świetne kolory, grafika bardzo szczegółowa, mimo że te, te samochodziki takie małe, ta różnorodność też tych samochodów, różnorodność terenu, te wodospady. Nie no, super polecam, polecam. No to tu muszę cię zaskoczyć, bo nie tylko że wyszło na AG, ale wyszło wręcz na CD-32. Na CD, ale, ale na 500 też wyszła wersja, oczywiście, tak jak mówisz. No, co tu dodać? No, ale ja ogrywałem tylko tom. Mistrzowie świata z Team Team, chyba najlepszej firmy, amigowej produkującej gry, więc no, zawsze robili gry najwyższej klasy, aczkolwiek. Aczkolwiek ja pomimo, że lubię wyścigi i lubię też wyścigi z góry z widokiem, to jednak wyżej ceniłem tutaj Supercars. Natomiast no Supercars też nie był ekskluzywem. I tu znowu ja w to też trochę grałem, no bo grałem, no bo to była dobra gra, przyzwoita, ale nie grałem w to jakoś też wybitnie, bo, no. bo mówię, bo widziałem gdzieś tam lepszych konkurentów. Chociaż no Aha. graficznie i być może jak mówisz względem dynamiki gry i tak dalej to się zgodzę z tobą, że to była klasa sama w sobie, aczkolwiek czysty gameplay czy w ogóle te takie targowanie się o samochody yy, gdzieś tam w tym Super Cars to jednak no, dla mnie było to, yy, jednak to była gra lepsza, także uh -huh. znam, cenię tą grę, aczkolwiek no, ja punktów jej nie przyznałem, tutaj 7 punktów to jest tylko od ciebie, Okej. Okay. No to miejsce 14. Benefaktor. No świetna gra. Oj, super. Mimo, że ja nie dałem punktów, to jednak zacznę. Nie wiem, czemu w sumie nie dałem punktów. No tutaj chyba albo pominęłem, albo zapomniałem, ale no. Ja bardzo, ja kocham gry logiczno-zręcznościowe. Oczywiście, jeśli chodzi o Psygnosis, to jednak wolę zdecydowanie lemingów I wolę jeszcze kilka innych gier, ale jednak. No, Benefactor to też była świetna gra. Świetna według mnie, nawet chociaż tam było, była mała postać, ale dosyć fajna była animacja, te skoki, te przewroty. Fajna, nawet te speedometry. Tak, tak, tak. I to nogę tak zarzucał fajnie. Tak, animacja na świetnym poziomie. Też oprawa, te, te tła była, były dosyć ładne, muzyka. Także no, tu są kolejni mistrzowie. Przed chwilą mówiliśmy o Team Seventeen. A tutaj druga najlepsza firma, według mnie, obok, właśnie tamtej, czyli Psygnosis i no Mistrzostwo Świata. No ale to był Twój wybór, więc już oddaję głos do Ciebie. Mm -hmm. No, też przed y przygotowywaniem się do tego materiału sobie odpaliłem u siebie na klonie. I nie uwierzysz, kurczę zaliczyłem cztery plansze z bomby i było mi mało, ale nie miałem czasu i kurde mówię, ale to się, ale to się naprawdę yy, i na początku trochę, sterowanie troszkę takie drętwe, ale, ale, potem jak już się przyzwyczaiłem to spoko, no dość dobrze rozwiązane i teraz tak, dla mnie to jest taki mix, fix, super gier, bo mamy tam mega yy, logiczne zagadki z tym małym bobasem, którego musimy tam tu podrzucać, tu coś, to mi się jak gdyby kojarzy z tą grą, co się to domino to mrówką przesuwało, boże, ale tytuł nie eee... leciał. Hmm. Znana gra. Tak, bardzo znana. Bardzo, I bardzo znana. znana przedser... push, over. Push, push, push over. over, tak. Świetna gra. Tak, no właśnie, ja tu widzę coś takiego. Widzę w tej grze i trochę, jakby Another World, i Flashbacka. Mówię tu o tej bogatej animacji, mimo że postać była miniaturowa. To kapitalnie, po prostu czapki z głów dla, tej, dla grafika, bo animacja pierwszorzędna. Do tego mamy tego Bobasa, z którym musimy kombinować, współpracować i tak dalej. No to tu już taki pushover mi się zaczyna kojarzyć. Piękne tła, piękna muzyka, świetnie. Do dzisiaj naprawdę ta gra naprawdę daje radę, nie? że to nie jest tak jak w Shadow no. Warrior, że o kurde, dobra, wyłączmy, tylko jedną planszę przede, bo ta pierwsza to jest taki tutorial bardziej. Druga już jest trochę lepiej i tam wiadomo, poprzeczka rośnie. No to cztery plansze przeszedłem i było mi mało, ale nie miałem czasu, nie? więc chętnie jeszcze sobie Czyli można zreasumować, że gra się w ogóle nie zestarzała, skoro nadal tak. po 30 latach potrafiła cię wciągnąć. Tak, tak, tak. No tak. To co, Okej. kolejne. Tak, trzynaste miejsce. Traps and Treasures. Tak no jest. to twój. Tak. I tu wybór, znowu jest więc... platformówka, ale tu platformówka, którą cenię o wiele, wiele wyżej niż wspomnianego wcześniej Kit Chaosa. A cenię ją, bo lubię właśnie też pogłówkować. A propos gier logiczno-zręcznościowych, czyli benefaktora. I w tym y, Trap and Trailers też musiałeś pokombinować, bo tam musiałeś różne, pamiętam na pierwszym levelu, jakieś skrzynie przenosić, żeby odblokowywać sobie wejście. No taka fajna, przyjemna gra. To też może nie było arcydzieło jakieś nie wiem, graficzno, animacyjne, że tam szczena opadała, ale było zrobione wszystko zgodnie z zasadami sztuki, gra była ładnie, dobra zrobiona, ale właśnie tą, tą grywalność podbijały te zagadki logiczne. Nie? Ja bardzo właśnie sobie cenię takie smaczki logiczne, gdzie nie tylko na pałę idziesz w prawo, fire i, i skok do góry, tylko musisz pogłówkować. I tu właśnie tym piratem trzeba było trochę pogłówkować. No i za to właśnie tutaj ode mnie 8 punktów. No ale nie wiem, czy ty w to grałeś. No właśnie nie, ta gra mnie zupełnie ominęła, chociaż ją kojarzę, kojarzę tą grę, ale mnie nigdy jakoś nie kupiła. Nie umiem nawet wyjaśnić, dlaczego. Nie wiem, czy może akurat w tym okresie, gdzie mieliśmy tonę pirackich gier i tonę zamienników jakoś ta gra kompletnie przeszła koło mnie obok, więc ani nie chcę tu na nią pyszczyć. Nie wiem, po prostu nie wiem, a jak się nie wie, to się nie przypomni, no więc tak. nie, nie, tutaj gra zupełnie kojarzy, kojarzy, bo to ten pirat taki, nie, to logo tak, tak, tego tak, ekranu tak. to ta skrzynia i ten, no, no. tak, oczywiście. Takie kolory no. do trochę podobne, jeżeli chodzi o plansze, tak coś mi się kojarzy? No plansze... Te cegiełki. Zależy pewnie od, od poziomu, bo były plansze, plansze. jakby podwodne, mm -hmm. ale były też plansze właśnie takie, że on tam chodził jakby po, po, po pałacu, po zamku i wtedy faktycznie było to do podobne, nie? Mm -hmm. Tak, tak, tak. Znaczy no, no mówię, no tutaj arcydzieło... nie chcę bajerować. Arcydzieło graficzne, ale też było solidnie zrobione. Ja polecam. W sumie to chciałbym zobaczyć właśnie takie eksperymenty u siebie, bo ty tu widzę, lepiej się przygotowałeś i w ramach eksperymentu tu ograłeś sporo z tych gier. A ja tak no trochę tak, bardziej tak, ja bazuję tak, na, na wspomnieniach, a jestem sam ciekaw, jakbym w tego pirata sobie dzisiaj zasiadł, czy bym je wciągnął, czy jednak już może byłoby inaczej. Ale na podstawie uh -huh. wspomnień, no to musiałem ją docenić. I tu myślę, że będzie dla ciebie niespodzianka, czyli miejsce dwa na 12. Słucham. No tak, bo właśnie nie? sobie, sobie, sobie go, gogluję. Mm. Koń, miejsce 12, futsal. No, tytuł mm. tak znany, że gdzieś mi się jakieś obrazy po, pojawiają w głowie. Ale też muszę się przyznać, że gra totalnie mnie ominęła. I teraz tak sobie patrzę. Ja w to chyba nawet w ogóle nigdy nie grałem. No, tak myślałem, że to będzie taki smaczek, który tu wrzucę, którego możesz nie, nie kojarzyć, choć pewnie kojarzysz. Ja podobna zupełnie do nikogo. No nie, 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 nie grałem. Choć to pewnie na pewno. kojarzysz firmę, jako były posiadacz C64 firmę System 3, która odpowiada za takie hity, jak International Karate Plus, czy ceniony uh -huh, uh -huh. polskich y, y, posiadaczy tego znanego kartridża. oni mieli też. Platformówki, która wyszła też na Amigę, ale na A, C64. Tak, tak. Slimbo Quest. Quest. Rozmawialiśmy o tym w Bydgoszczy. Tak, 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 to, tak, tak. To tak, właśnie tak. oni, więc to już też marka sama w sobie, która no coś znaczy. Ja w ogóle myślałem, że ta gra też wyszła na C64, aczkolwiek ona wyszła jednak na Amigę. A czemu tak myślałem? Bo ona ma bardzo, bardzo fajną, którą pamiętam do dziś, chipową muzyczkę. Ja lubię chipowe brzmienia i naprawdę. Muzyczkę pamiętam do dziś bardzo niewiele. I takim nie... Sidem ci zalatywało. Właśnie. Aczkolwiek jednak się okazuje, że to jest ekskluzyw na Amiga, przynajmniej oficjalnego wydania na C64 nie było. Ale bardzo... powiem, bo teraz powiem, wrzu... bo wrzuciłem sobie gameplay, nie? Mm -hmm. Właśnie jak sprawdzałem, co to jest. I szybko wyciszyłem YouTube'a. Mówię, kurde, co to z Commodore? włączyłem wersję takie same skojarzenia. Tak, tak, tak. tak. <laughs> Właśnie, nie wiem, czy to nie było planowane pierwotnie na C-64. Taki i... zabieg po prostu. no Tak, tak, tak. Ale gra jest typowa, jakby to jest gra jakby ośmiobitowa, bo masz stałe plansze, tak jak to kiedyś bywało w tych czasach C-64, zanim tam Diana Sisters nie narobiła rewolucji, więc tu miałeś plansze jakby na jeden ekran. Ale. Znowu, często w takich y, sytuacjach to odgrywa sentyment rolę. I pamiętam, że pierwsze A, pięć tak. dyskietek, które kupiłem z Amigą, to ja pamiętam, jakie tam były gry. I szóstą, którą dokupiłem, jakby niezależnie od kompletu z Amigą, czyli tego fuzbala, to był właśnie ten fuzbal. Gra jest dwudyskietkowa. Ja kupiłem ją na jednej dyskietce, bo na pierwszej jest intro. Ale kupiłem w sklepie jako jednodyskietkową. Bo ja ci kiedyś opowiadałem, że miałem wtedy jeszcze Amigę z pół megabajtem RAMu. Kupowałem jednodyskietkowe, niszowe gry. Ale ona wbrew pozorom, że właśnie jest taka trochę ośmiobitowa, co dla mnie wtedy, jako świeżaka, który przecież z Atari, nie było odstraszające, bo ja do takich gier byłem przyzwyczajony. Ale miała kilka fajnych rozwiązań, na przykład. Miałem taki patent, dzisiaj chyba na emulatorze to gra byłaby nie do przejścia, bo musiałeś używać Autofajera, bo tam chodzili przeciwnicy. Jak raz trafiłeś gościa, to on się robił groźniejszy, szybszy i szybciej cię mógł dopaść. Drugi raz go trafiłeś, było jeszcze gorzej. Za trzecim razem to już był nie do zabicia, skubaniec, więc ja zamiast strzelać do nich z góry, to po prostu włączałem Autofajera, dostawał cztery strzały. Ginął wtedy musiał szybko, on się przemieniał w kulkę, złapać tą kulkę, bo jak nie, to się odrodził, już był super szybki. Także gra była piekielnie trudna, ale tak mnie w tamtym czasie wciągnęła, że oczywiście przeszedłbym ją całą, przeszedłbym, gdyby nie stare myki, jakie wtedy były robione. Czyli po prostu wiadomo, kupowało się pirackie dyskietki i gdzieś tam na 37 levelu, mimo że gra była kupiona, oczywiście ze sklepu. No, niestety gra się zawieszała, bo była jak nagrana. Guru Meditation i tak się moja przygoda Ale to była wina, wina tylko Twojej kopii, czy taka kopia poszła na, na całą Polskę i zawsze każdemu się Nie To, wiesz, co, waliło. tego nie zdążyłem rozgminić nigdy, nie? Bo ja to też grałem w czasach 500. a potem, gdy już wiesz, gdy przyszły te czasy, o których też wspominaliśmy, że się te DMS-y nagrywało, ja gdzieś to miałem uh -huh. już na płycie, i nawet zdałem sobie sprawę, że to jest gra dwudyskowa, a nie jednodyskowa. To już wiesz, uh -huh. już się grało w coś innego, w nowsze gry, w bardziej wymagające. Już miałem 1200, więc wiesz, ten futbol już gdzieś tam poszedł na plan dalszy. Ja nigdy nie miałem już tyle cierpliwości, żeby znowu te 37 plan w piekielnie trudną grę. Moim zdaniem nie wiem, czy to nie najtrudniejsza, w jakiej osiągnąłem jako taki postęp, że aż tyle leveli przeszedłem, więc. No, nie, nie przekonam się. Dziś teoretycznie mógłbym tego DMS-a sobie zgrać i spróbować pod EUAE, ale bez autofajera nie ma podejścia, więc. No tak. Ale też zaciekawiłeś mnie teraz tą gierką, bo jak mówiłeś, że strasz raz, jeden jest groźniejszy, drugi raz ten, to już tak, mi się tak, ten nie tak, tak. podoba. I później, kulkę musisz godzin tak, zabrać. Tak, tak, tak. Jeszcze o... wiesz. I potem ona też Zabotnam była na czas. Ona też była na czas, i potem jak tych wszystkich piekielnie trudnych przeciwników nie rozwaliłeś, to w pewnym momencie jakby on, one ginęło, ale wylatywało nad ciebie rój os, przed którymi praktycznie nie było obrony. Jak nie byłeś bardzo blisko wyjścia, to tak czy siak no, po prostu byłeś skazany na zagładę. Także miała kilka takich fajnych, jak na prostą gierkę, naprawdę miała kilka fajnych takich gameplayowych pomysłów. Tu znowu fachowcy no. z System 3 się kłaniają. Ale to z, z, zdecydowanie ta gra musiała mieć coś w sobie, bo na niej jak najraźniej poświęciliśmy najwięcej czasu, a niby no mała w kańka. chciałem tłumaczyć. No ale tu już nie spoko. Tak, i to moja zdecydowanie moja mój wybór. Miejsce 11 Breathless. I skąd ten wybór? No po pierwsze gra jednak jest genialna. Też całkiem niedawno sobie ją zaczęłam ogrywać, tylko że zmieniłem podejście do tej gry. Że nie nastawiam się na dumowca i wyrywanie kręgosłupów, tylko na takie chilloutowe granie gdzieś tam z papieroskiem. Ta muzyka do dzisiaj to kocham muzykę z Breathlessa. Czekam ciężko mi zawsze włączyć start game, bo mi się tak podoba ta muzyka w menu, że mówię kurczę, no jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. No ale potem zaczyna się grać też. No, świetnie to wygląda. Taki majster, tych, jeżeli chodzi o grafikę, też tych amigowych dumowców. No, i rzeczywiście gra, której nie było na niczym innym, więc tutaj nie dość, że świetne to tylko na Migę. Więc nie, no dla mnie naprawdę Breathless, Ja go też nawet chyba bardziej doceniam po latach niż w momencie, jak on wyskoczył. Że jak on wyskoczył, to ja miałem CD32 z fastem, gdzie wydawało mi się, że jest fajnie. Dopiero na 40 to rozwinęło pełny, pełną prędkość. No, ale nie, no po czasie jednak ją jeszcze bardziej doceniam. Jakoś lubię do niej wracać pewnie i tak ze względu na muzykę, ten klimat, ale no lubię, lubię wracać. Dla mnie, must have na Amigi. No i też trzeba tu dodać, że o dziwo, jakimś cudem, gdy właśnie omawialiśmy gry na rozbudowane Amigi, no to ta gra się nie znalazła, chociaż ona też ruszała na gołej 1200. -ce. Tam były duże, o ile pamiętam, możliwości ustawień. Też były piksele 2 na 1 o ile tak, pamiętam. Tak, tak. 2x2 mogłeś to 2 mógł się zrobić. W tej grze najbardziej, przyznam najbardziej technicznie, chyba przed Alien Breed 3D2, to tekstury na ścianach i same, same ściany, to wyglądało świetnie. Mniej podobali mi się przeciwnicy i mm -hmm. mniej trochę podobał mi się gameplay. Ja wiem, że niektórzy uważają Breathless za w ogóle naj... Najbardziej jakby najbardziej wysoki poziom z tamtej ery gdzieś tam pod względem gameplay'u, ale ja tak nie uważam. Ja uważam, że jednak Gameplay był, jednak ten Alien Breed 3D jedynka, wyższy gameplay. Tak, tak. Tam a dynamika tak, i ta, tak. taka typowa rzeźnia to był znowu Gloom. I dlatego ten Bret Ja też mm -hmm. na niego nie zagłosowałem, bo on był on był w tej jakby wielkiej trójce, właśnie obok Glooma albo w twórce potem obok Nemaka zawsze się go wymieniało jako powód do chwały no. dla migowców i tak dalej, ale zawsze gdzieś tam właśnie no, poza tymi teksturami, które były naprawdę mistrzostwem świata, to gdzieś zawsze widziałem pewne elementy inne, nieco lepsze u konkurencji i dlatego w tego Breathlessa najmniej w sumie grałem. Nie? No, no, no że Ja też w tamtych czasach w sumie chyba najmniej w niego grałem, ale nie mówię, ta muzyka, ale jest jeszcze jedna rzecz, która mi się przypomniała w Breathless, której brakowało wszystkim innym amigowym dumowcom i to zapierało dech w piersiach, zwłaszcza jak się miało już czterdziestkę. Te otwarte przestrzenie, te skyboxy. Kurczę, że wreszcie nie jesteś w małym korytarzyku, tylko wychodzisz, tu jakaś lawa w tle, jakieś tam, wiesz, niebo, skały. Super, to, to robiło wrażenie, że takie schody wysokie. Kurczę, no takich bajerów to nie było w innych grach, bo nawet jak zwrócisz uwagę, Alien Alienware 3D2, no jest świetny, nic mu tamten, ale tam dalej jest klaustrofobia nawet te takie duże ostatnie plansze, gdzie niby tam już jest jakaś przestrzeń, to to dalej jest tak, takimi jakimiś sztuczkami robione. A w no. Reflesie jednak tego nie było. Wiesz, podejrzewam, że no, tu już przy grafice renderowanej tak jak w Alien 3D z, z tym oświetleniem z tym i tym tak dalej, no to I jaka no, Amiga będzie no. uciągnęła te wielkie przestrzenie. Więc a myślę, że jednak w wąskim tunelu zawsze jest łatwiej procesorowi obliczyć pewne rzeczy. Ale też Ja myślę, co mnie od Bretlesa nieco odstraszało, nie był tam trochę też. Ja nigdy nie byłem jakimś maniakiem, taki jak ty, który tam, jak sam powiedziałeś, Eternala przeszedł na maksymalnym poziomie trudności. Mm -hmm. Ja raczej jestem mm -hmm. takim graczem niedzielnym bardziej i chyba ten Bretles był jednak trudniejszy niż powiedzmy Alien Brat 3D I czy Gloom. I to też mnie jakoś tam odstraszało, no nie miałem tyle cierpliwości, żeby w to łupać. Tak mi się wydaje. Ale jeszcze tylko tak nawiążę, bo tak o tym wspomnieliśmy, i teraz mi taka lampka się zapaliła. Niestety wrócę do niebrę 3D na chwilę. Ale to są wrzutka. Bo tam też były te modele broni jako obiekty 3D, a nie jako Sprite. Co wtedy robiło mega wrażenie, że jak tu znajdowałeś gwerę i patrzy na się obraca, czyli to jest obiekt 3D, a nie Sprite. Ale z drugiej strony, tak po czasie, bo wtedy to wiadomo, robił efekt wow, ale to tak zajeżdżało te nasze maszyny, a w sumie gdyby dobre sprajty zrobili, to wcale gorzej by nie było, a może jednak na wydajność by to dużo pomogło, że te gany zabierały troszkę mocy tych Amigom. Okej, okay, fajnie wyglądało, ale nie wiem, czy to nie był przerost formy nad treścią, nie no żeby się dali to, do wyboru. To też jest tak, jak ty kiedyś mówiłeś z chłopakami, jak robiliśmy wywiad z cytadeli. No chcemy 3D, zróbmy to, zróbmy. Zróbmy jak najwięcej efektów, zróbmy, wiesz, jak uh -huh. największy bajer. No tak. Że to trochę ubije grywalności, a to już mało ostatni skutek uboczny. To przez 60, a nie dyskutujesz. Jak się nie ma dobrego sprzętu, no. Tak, tak, tak. No tak. No. no dobra, to to już chyba omówiliśmy. Dziesiąte miejsce, moj, moja kandydatura Fighting Spirit. No, ja No, bieg... nawet więcej. Nasza kandydatura i. O! Zaskoczyłeś i, mnie. I teraz, I teraz powiem jeszcze coś, że właśnie ja liczyłem, że no, jak wybierzemy tą dwudziestkę, to przynajmniej z 15 gier nam się powtórzy. A tu proszę, do, dobrnęliśmy do połowy zestawienia i dopiero pierwsza gra, która dostała i ode mnie, i od ciebie punkty, więc. Ale słucham najpierw ciebie. O! Wiesz co? Nie, właśnie, ja bym chętnie Cię posłał, bo ja, bo ja tutaj teraz jestem zaskoczony, że, przepraszam, ty na Biatykę i ten, nie, no Twoja historia mnie najpierw bardziej ciekawi. Ja ale jedziesz, jedziesz, ma 9 punktów, ja chyba dałem 5, ty 4, dlatego no, Brettless też ma 9 punktów, czy futsbal, ale to były nasze pojedyncze wybory i dlatego tego fight and spirit postawiłem miejsce wyżej, bo jednak znalazło uznanie jakby u nas dwóch. Czyli podobnie jak to we wcześniejszych zestawieniach robiliśmy przy takich uh -huh. remisowych tych. No tak, yy, oczywiście znowu będę się pewnie powtarzał, ale tak najlepszą bijatyką dla mnie to był Mortal Kombat International Karate Plus i mimo, że ty często uważasz, pewnie zresztą słusznie, że Street Fighter dla Migi był trochę nieudany, to jednak ja to, ja to uważałem za taką trzecią grę. To była taka moja trójca, ale czwarta biatyka okay. pod względem klasy. To chyba byłby właśnie ten Fight and Spirit. Tam była też wersja, najpierw chyba tylko Agowa, potem zrobili wersję ECS. I to był dla mnie taki solidnie zrobiony Stretch Fighter, właśnie taki odpowiednik. Fajnie rysunkowo fajnie zrobiona gra, taka bardziej poważna, nie taka bajkowa jak ogrzeo, który jeszcze powiemy tutaj potem za parę minut solidna gra, fajnie mi się to grało, przyjemnie właśnie w przeciwieństwie do wspomnianego tutaj Shadow Fightera, czy choćby Body Blousa, mimo że Body Blouse jest od Team 17 więc powinien sam w sobie być dla mnie magnesem, ale w tego Fight and Spirit grałem więcej. A jak mówię, no dla mnie kryterium było w co dużo grałem. Co najdłużej mnie przykuwało do monitora, i dlatego ten faj, ten spirit z czystym sumieniem tutaj oddaję na niego swoje punkty. Dobra, to ja teraz tak, bo wydaje mi się, że ta gra bardzo późno wyszła. Ja tak kojarzę, że to gdzieś 97, a nawet i 8. Ale nie, 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 chyba nie. Chyba szósty, ale oczywiście internet pracuje. to weź ci... lukni. W każdym bądź razie tak. pamiętam moment, jak zobaczyłem tą grę, czyli jak zwykle idę do wideosenu. Po gierki, i tam Darek wideo, miał Amiga Action te, te gazety, wiesz, te piękne, wspaniałe gazety. Tak, tak, tak. tak. No i tam 9, sobie 6, patrzę, co by. Tu... 9,6. 9,6. No to, mhm. no, ale dobra. No i wchodzę, przeglądam Amiga Action i patrzę, właśnie jest ta gierka, nie? No wiesz, jakie były screeny dobrze zrobione w Amiga Action, tak, nie? I tak, mówię, tak. ale już byłem nauczony, że już nie byłem taki w ciemie bity, bo już mnie wydymał Street Fighter Turbo. Już mnie tam poszukiwali po, po drodze, jakieś jeszcze były te, co się te zwierzęta biły, Brutal Pepsa Fury, Niby Wszystko Pięknie Jeszcze tak. Szakfu, dostałem po, po tyłku, mimo że lubiłem bijatyki i tak patrzę na te screeny, mówię, kurde, no wygląda jak z automatów, nie, ale już umysł mi mówi, no Street Fighter też wyglądał na screenach jak z automatu, nie, ale dobra, ryzykuję, bo jeszcze Darek mówi, że to wymaga twardego dysku, nie, no, no to już mnie całkiem przekonało, nie, no to dobra, to, to musi być coś w tym, no to bieremy nie. No i wpadam do chaty, odpalam to z kumplem Patrykiem, pamiętam. I tak na siebie patrzymy, nawet ten, ten moment, jak już wybrałeś postać i ten versus chodzi, wie kurde ty, Jakby był na salonie gier, normalnie to było tak kolorowe, tak dobrze udźwiękowione, mówię no ja pierdzielę taki arcade perfect normalnie, nie? Chociaż oczywiście tej gry nie było na, na, na automaty, ale widać było, że wzorowana na tych takich SLK automatach była, nie? Bo tam nawet parę postaci takich podobnych było. Znaczy, a propos no zaczyna zwierząt, to czy tam nie było też tygrysa jakiegoś? Coś kojarzę, że chyba tygrysem też można było walczyć. Ale czy to mówisz. Tak, Fight tak, mówisz, że ten spirit. Był, był taki gość, no tak, tak, był, no, był, był. No, był, był. No, no, tak, tak, tak. no ale słuchaj, no i zaczyna się walka, walczymy razem między sobą i to naprawdę dobrze działa, chodzi, pięknie brzmi. Tak. Pięknie wygląda, no kurde, no powiem ci szczerze, pierwszy raz mnie to nie zawiodło, nie? że to, co widziałem w czasopiśmie i sobie wyobrażałem, to takie było. Nie? Naprawdę bardzo, no. bardzo dobra, amigowa, tak. biatyka. Dobra, kolorowa, też, dlaczego ładna. Dlaczego Capital Punishment nie mam na tej liście, to nie wiem, ale dobra. No, ale to, to też chyba było... Tak, było, było. No. Mhm. Ale do, no, gen, genialna gierka, jak na... I ligowe tu A, tak. warunki, ten jest to super, To była nie? jakaś w sumie niszowa firma, już to robiła. Neo Software to nie, nie było od jakiegoś wielkiego wydawcy, ale stanęli na wysokości zadania. Tak, tak. Lepiej niż niekiedy stawał A oni... kaptą, czy? A oni generalnie wydali coś poza tym, czy nie? Czy tylko to? Wiesz, co wydaje mi się, że jeszcze coś wydali. No to mnie teraz zaciekawiło. No, taką perełkę zrobili i może nie zarobili i stwierdzili, idziemy na inne platformy. Słuchaj, wydali na Amigę Cerdika, nie wiem czy pamiętasz. Pamiętam Cerdika, no? No, 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 no. Black Viper to były takie wyścigi motocyklowe. Tak, ja, pamiętam Amalus. Black Vipera. Yy... A to mi się strasznie nie podobało ten Black Viper, to, to było coś, co też mnie zawiodło. I była taka przygodówka The Clue. A, jeszcze... a, to fajne było. No w 1993 roku chyba zaczęli była taka w Wales Wallace Wojasz. co to a, było? a Waze Łojasz a ja na CD32 to miałem to na CD32 e... wydali też tak a to tak, taka tak. fajna gierka była coś jak Space no, Hulk tylko no też giera, jakaś w innym klimacie RPG też z tego co wiem no ja a nie no to widzisz to dobre dobre gierki Fight and Spirit nie i mhm. po nim, po tym w zasadzie Black Wiperze, który też był w 96 roku, no to jeszcze gdzieś tam wydawali mniej więcej do 2001, do 2003 jakieś gierki yy, dla pc ale to już tam chyba bez, mhm. bez sukcesów. No dobra, to tu już chyba wyczerpaliśmy temat. Tak. Miejsce 9 Vendetta 2175. No, to Twój zdecydowanie tak, kandydat. Tak, tak. To była strzelanka. Strzelanka pamiętam. też pamiętam. Zarob... Tak, zrobiona z pompą. Była to strzelanka na CD, jedna z pierwszych, jak na, tak, na taką właśnie strzelankę typu w prawo. Pamiętam, w sumie sobie nawet nie odpaliłem tego gameplaya teraz przed naszym nagraniem, ale pamiętam, że tam chyba była dobra rokowa muzyka, dobre riffy. I jeszcze pamiętam jedną rzecz. Że były też w ramach przerywników te tunele. One nie były aż tak dobrze zrobione jak w Super Stardaście, ale mimo wszystko i tak robiły wrażenie. I te tunele, ta muzyka i w sumie też właśnie chyba dość dobrze zrównoważony jak na moje umiejętności poziom trudności, bo coś kojarzę, że ja tą grę przeszedłem w całości. Także to wszystko. Ja o tej grze w ogóle zapomniałem i jakbyś mnie z tydzień temu yy, spytał. Że mam z głowy wymienić tutaj swojego topa, to na pewno bym o niej sobie nie przypomniał, ale gdzieś tam przeglądając tą listę mówię: Ojemy, Vendetta 275. Jak w to się fajnie kiedyś grało w tych latach 90. Nie no, biorę ją. Także to są moje argumenty za, a nie wiem, czy ty grałeś w to, czy. Znaczy, się wiesz, co u mnie to tak akurat brat w to się zagrywał. A mi ta gra jakoś kompletnie nie podpasowała. Ja jakoś też nie byłem zwolennikiem: lecisz w prawo, strzelasz. Aha. Z kolei te tunele, o których mówisz, według mnie dużo gorzej wyglądały niż te ze Stardasta, to też mnie odepchnęło. Jedyne, za co wspominam dobrze, to muzyka. Rzeczywiście tam była taka dynamika w tej muzie, że tam. Y no to, to było takie dynamiczne, nie? Ale, ale generalnie nie zagrywałem się, nawet nie wiem, czy ja jedną planszę w to przyszedłem. No to nie była gra mi po drodze. E, zwłaszcza, że to był też taki rok, gdzie był genetyk, chyba Spice, Species i tak dalej. No jakby miałem zupełnie innych kandydatów do ogrywania wtedy. bo ona też dość późno wyszła, nie? Ta wendeta. No tak, to też było. Nie wiem, czy 96-7 rok, nie? Coś siódmy, siódmy raczej. Raczej siódmy. Raczej siódmej, i tutaj no, miałem wie, no, wiele różnych. jeszcze była gier, gra dogrywania. podobna od click którą miałem na liście, ale musiałem z czegoś zrezygnować. Ale to była inna gra, ale też taka podobna, i ona wyszła chyba, nie, Vendetta wyszła w 1996, nie? A ta od click -boomu... A, T-Zero. O, Trauma Zero, no właśnie. No czyli to T-Zero, no to chyba już bardziej tam bym uderzył, bardziej to by mi tam przypasowywało. A to A czy... mi się pomyliło, bo to T-Zero później, to w 99 wyszło i to właśnie jest, to dlatego wendetę tak późną ustawiałem. Trauma Zero wyszła później, ona miała na pewno lepszą grafikę, taką właśnie w, jakby... W, no, w czasie, w czasie samej gry, nie? Jak leciałeś w to, tak, tak, prawo tak, i tak, strzelałeś, to ona wyglądała lepiej. Ale nie miała tych tuneli. No, chociaż jak sam powiedziałeś, no, mhm. Te tunele nie były jakieś wybitne, ale na mnie i tak robiły wrażenie, bo, bo, bo. były tunelami. Tak, bo były tunelami i to było, wiesz. No trauma zero wyszło dopiero 99 rok. 9, dużo no. później, mhm. nie? Dlatego ja tak pomyliłem tu z Wendetą. No dobra. no dobra. Miejsce ósme. Walker. Nie, no to jest majstersztyk kurczej. Pecetowcy zazdrościli tej gry i wielu pecetowców, jak do mnie przychodziło i ogrywaliśmy to. No nie, no gierka świetna. Sterowanie w ogóle takie ponadczasowe. Wtedy być może trochę dziwne, ale w zasadzie no nie można było tego jakby inaczej rozwiązać. Czyli chodzenie joystickiem, tudzież klawiaturą, a strzelanie mychom o 180 stopni, więc super, te małe ludziki, jak się podczepiały pod tego mecha, kurczę to człowiek podziwiał, to rozdeptywał jest myślę, tam było zabawy i frajdy nie no, gierka po prostu miażdżąca i taki ekskluzyw amigowy total, muzyka świetna kapitalna muzyka, te dźwięki no kurczę, tam w zasadzie nie wiem czy jeszcze do czego doczepić, ta gra yy, wydaje mi się, że była na dwóch dyskietkach, popraw mnie jeżeli się mylę ale nie było właśnie wachlowania dyskietkami, że ta gra tak wrzucałeś i już potem się tylko bawiłeś. Być może trzy, ale raczej bym na dwie postawił. No właśnie to mi to... się wydaje, że trzy, ale... Ale w każdym bądź ile by ich nie było, nie było tego wachlowania, że jakby tam pierwsze levele wskakiwały z bomby i później się tylko już tam zmieniało. Ale gierkę bardzo wysoko cenię też wróciłem sobie przed nagraniem i też się świetnie bawiłem chociaż co prawda teraz wydaje mi się, że tam poziom trudności jest troszeczkę za łatwy i można byłoby go trochę podkręcić tam czujesz, że jesteś bogiem jak jesteś w tej maszynie nie? a, a tutaj jednak jakby troszeczkę można było podkręcić zwłaszcza w późniejszych planszach żebyś czuł te takie zagrożenie i jakoś bardziej rozdysponowywał karabinkami i tak dalej, ale, ale nie, no dalej kapitalna gierka i te dźwięki, no super znaczy, jeśli ja miałbym. Te się z kumplami do... się świetnie bawiliśmy. Właśnie, że jeden sterował, drugi strzelał, kurde, zabawy całe wiadra. A teraz trzy, ty. trzy dyskietki, to sprawdziłem, to uh -huh. tak w ramach uzupełnienia. Jeśli uh -huh. ja miałbym się do czegoś przyczepić, ale, ale to musiałbym być złośliwy, to no. bym powiedział, że przed chwilą powiedziałeś, że nie lubiłeś gier, gdzie się leciało w prawo i, i strzelało. Aczkolwiek, no to oczywiście w to dużym nie... uproszczeniu, bo tu się strzelało na wszystkie strony. I, I ty całkiem... mogłeś stać w miejscu i se tak, tam tak, po prostu tak, sobie tak, szedłeś, to chcesz szedłeś, a nie, że ekran ci się sam przewijał, a ty no, musiałeś nadążyć. No, tak, 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 tak. No i jednak ten system sterowania był zupełnie no, rewolucyjny, jak na tamte Nowatorski. No. no tak. Nie no, nowo, no je, jedno słowo, Psychnozis. no mistrzowie świata. Aż dziwne, że Psychnozis jednak... Yy... Nie robił dużo ekskluzjiwów na Amigę, chociaż za chwilę powiem o następnym. Ale czemu nie zrobił Walkera? Bo ja na przykład, już wyprzedzając trochę temat o grze, która będzie za chwilę na miejscu siódmym, to mogę się domyśleć, czemu nie zrobił. Ale czemu nie zrobił Walkera jednak gry na tyle rewolucyjnej z tym rewolucyjnym strzelaniem i tak dalej na inne platformy? No aż dziwne, ale to tylko. Lepszy plus Ale dla, dla nas. Tak. No właśnie, właśnie. No. To już musimy zadzwonić do tych Psygnosis. To może, jakich weźmiemy do wywiadów, któregoś to się zapytamy. No dobra, to tu chyba powiedzieliśmy wszystko. Czy masz coś jeszcze tak. do dodania? Nie, no ty powiedziałeś: wszystkie zalety wymienić. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Nie, no tutaj to, to rzeczywiście była gra e, dzieciństwa mojego. E, miejsce siódme. Glabdul. Omawiany no tak. przez mojego przyjaciela tak. jako niedocenione gry, które zresztą zaraziłeś tą grą i sobie musiałem później sprawdzić. Rzeczywiście bardzo ciekawa gierka. No ale to tak samo jak wtedy mnie zaskoczyłeś i ja nie miałem z tym wcześniej do czynienia. Tak po tym materiale dopiero sobie nadrobiłem trochę. No i rzeczywiście fajna, fajna. Rozumiem, dlaczego mogła ci się podobać i dlaczego była niedoceniona. Nie no, spoko, spoko tytuł, nie? No, ja tylko powiem to, co powiedziałem. Nie będę też za dużo się powtarzał. Po prostu nietypowe sterowanie. Ten glut, który się przykleja do ściany, no, do ścian, trochę no, nieczęsto to było spotykane. Tego typu sterowanie, jakby mechanika, o, może sterowanie to źle zabrzmiało, mechanika w platformówkach też. Samo ubijanie przeciwników to też nie było zwykłe skoczenie na głowę, tylko właśnie wirowanie, więc też było coś innego. No i przyjemna oprawa, taka jak na AMG500, przyjemna grafika, przyjemna muzyczka, też nieliniowe przejście etapów, bo potem się te ścieżki nasze mogły rozwidlać. Także było to coś innego, znowu. Psygnosis, ale to chyba jedna z najmniej znanych gier Psygnosis. No i nie będę się więcej rozwijał, bo zapraszam na ten nasz odcinek specjalny, gdzie trochę o tej grze mówiłem. Także myślę, że mhm. możemy spokojnie przejść teraz do miejsca szóstego, bo to jest Twój wybór znowuż. Mój, mój, mój. Miejsce szóste, Odysej. No i właśnie taka, może ja zacznę. Tak, tak, tak. Z gierką najpierw miałem kontakt. Na płycie CD32 Gamer z takimi demami, ale co ciekawe, ja odpalałem tam różne dema, gry i tak dalej, ale jakoś tego Odyssey nie odpalałem. I w którymś magazynie Amiga była recenzja tego Odyssey, mówię: o to jest chyba to, co ja mam demo na płycie, nie? I zobaczyłem screeny statyczne i mówię: mmm, ale od biedy odpalę sobie. I jakie było moje zaskoczenie, jak ja to włączyłem i zobaczyłem to w ruchu. No, tak płynna ultra animacja. Wow, ten, nawet te. I to do dzisiaj też się broni sam motyw walki. Jest tak płynny, tak fajny, że na przykład gra Lionheart. Bo tak bym je zestawił: Lionheart i to, bo to jest tak, to no, idziesz, walczysz z potworami i tak dalej. Jest to podobne, skaczesz po platformach. Oczywiście inny świat i tak dalej, ale sama mechanika dużo lepsza wody Odyssey niż w Lionheartzie. Świetna, niedoceniona gra i sobie nie mogę jednej rzeczy wybaczyć. Bo ja to demo to przeszedłem. 100 razy po dwa razy, na dwa razy, a nigdy nie kupiłem pełnej wersji. I nie mam pojęcia dlaczego, nie? Ale to już może było tak, że to już było dość późno, i potem jakoś tak, no nie wiem, ale muszę to nadrobić, bo opieram swój gameplay na tym Demie. Ale tam na YouTube oglądałem Salaka. No to kiedyś muszę tą grę zaliczyć, nie? No bo, bo, bo jest świetna po prostu. Mi się bardzo to podobało. No, I ta ultra płynność tej gry. Ja tu trochę będę polemizował wtedy z Tobą, bo według mhm. mnie ta gra jest nierówna. I ma uh -huh. kilka rzeczy na plus, nawet ma, chyba ona była robiona, tak mi się zdaje, przez sceniarzy, bo on nawet ma, jak on zmienia jakby postać w tego robaka, się zamienia czy tam z powrotem w człowieka, to są efekty jak, jak w tym demie chyba, Technological Dead czy coś w tym stylu. Także są tam fajne wstawki, sama gra jest płynna, natomiast... Animacja bohatera, zauważ, na przykład możemy tu porównywać z benefaktorem. Jak on skacze z platformy na platformę, to gdzieś robi jakieś piruety, gdzieś się podczepia. Jeśli zobaczysz uh -huh. Odysej, to jest ludek w miejscu z rozkraczonymi nogami, bez ruchu i tak skacze z platformy na platformy bokiem, jak kojarzy mi się to ze starymi Świetnie grami. Świetnie obrażujesz. <laughs> <laughs> Nie, ale będzie to... Na... Będzie to na jak przebitce. Kung Fu master. Tak, o z grami właśnie starymi karate z ośmiu bitów. No mówię, jak tutaj nierówno pojechali z tą animacją tego. A może masz rację? W Będzie to na przebitce, sami zobaczcie, bo no właśnie ja mówię tak, z jednej strony mówisz, że super płynna dynamika, ale animacja tego bohatera, no gdzieś tam oszczędzano, nie wiem, czy to wynikało z miejsca na dyskietce, czy. Ale czy coś sam, sama animacja walki była dobrze już zrobiona, może ten skok rzeczywiście był jakiś. Yy, taki tak, i sama, sama na przykład dlatego mówię, że jest nierówna, bo jak on biegał jak on biegał, to to też było zrobione Super, nieźle jak no. na 500, ale no ten skok to... Ja nigdy my, się my, nie przypatrywałem Tak, muszę się przypatrzeć. I, 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 rozumiem o co ci chodzi. Po prostu zrobił animację, się przenosi. I, no. painting, no? <laughs> <laughs> ale rozumiem o co ci chodzi, naprawdę. Ale to będzie na przebitkach. No nie wiem, no. coś masz jeszcze do dodania? No ja akurat y, oprócz tego Dark Mara, to Odyssey to jest druga taka gratu z tego zestawienia, z którą za bardzo do czynienia nie miałem. Nie wiem, być może było tak coś jak u ciebie, że gdzieś to gdzieś widziałem, tak jak ty przeglądajesz te płyty i gdzieś mówię, no dobra, takich platformówek podobnych jest parę, zwłaszcza, że jeszcze druga rzecz, o, o też mogę mieć tu pewien zarzut, że dobra platformówka, ja rozumiem, że tutaj był, że to była taka platformówka nie ala Super Frog, taka bardziej dla dzieci, tylko bardziej właśnie ala. Lionheart, że bardziej dla dorosłych, że poważniejszy klimat i tam były jakieś efekty dźwiękowe, jakieś szumy, jakieś takie mroczne dźwięki, ale mhm. dobra platformówka powinien, powinna mieć też dobre moduły. I tak jak Lionheart, czy wspomniany Super Frog, czy nawet Chaos Kid, tam y, przygrywają na dźwięki, tak tu Ocież... zauważ, że tak, brakuje tego. Tak, ja tam słyszałeś florę, I faunę, tło, tak, tak, ale tak, tak. tylko, że dla mnie to był właśnie plus, że mniej bardziej Na wtedy filmach. wchodziłem w ten świat, no. akurat to był dla mnie plus, ale wiesz zawsze można było dać opcjonalnie, nie, że chcesz to co włączyć, muzykę, no chcesz, tak, chcesz to wyłączyć, no tak, no tak. ale no, ale dobra, być przegadamy. może wiesz też ja patrząc właśnie tak z boku, nie ogrywając tego. Być może jestem tu zbyt krytyczny, a jakbym sobie to odpalił i pograł, albo miał wspomnienia z przeszłości, to też może zapamiętałbym więcej tutaj plusów tej gry, nie? No jasne. No dobra, to miejsce piąte: Alien Bred 2, The Horror Continue. No tak. E, no to nie wiem, kto zaczyna, panie dzieju. No To był mój wybór, to zacznę. Po pierwsze, czym. Czemu Alien Bread 2? Pomijając już to, że z wszystkich Alien Breadów, czyli z Tower Assaulta i, i z jedynki to ja prywatnie akurat zawsze uważałem dwójkę za najlepszą część i najbardziej ją lubiłem. To akurat y, nie wiedzieć czemu Team17 tylko dwójkę zrobił jakby ekskluzywem dla Amigi, bo zarówno, aha jeszcze Alien Bread 1 ta wersja SE92 92, dodatkowe no. Lewele też jest tylko dla Amigi, natomiast typowy Alien Breed 1, jak i Alien Bret Tower Assault, są też niestety na PC, na DOS-a, więc no nie mogły się znaleźć w tym jest zestawieniu. Tak. Ale no Alien Bret 2, no świetny klimat, najlepsza według mnie strzelanka z widokiem z góry. No, wsi, sama sama jakby grafika przeciwnicy i tak dalej, oczywiście kojarzą się ze znanym kultowym filmem też z lat 80. Świetna grywalność, no co tu dodać, no Team 17 po prostu. Team 17, chociaż ja muszę przyznać, że od Alien Bret 3D się zakochałem w marce Alien Bread. a co do tych <coughs> pierwszych z widokiem z góry, no to tu muszę się z Tobą zgodzić, że dwójka, że dwójkę bym wybrał. Tower Assault niby najlepiej wyglądał, ale coś tam, coś, coś było przekombinowane w tym Tower Assault. A dwójka to była jeszcze taka staroszkolna, prosta mechanika. Tak, tak. E, nie, nie trzeba było aż tyle myśleć, aż tyle no. kluczyć, tylko rozwalać te potworasy i, i chodzić, tak, więc tak. też bym postawił na dwójkę. Na no, tym bardziej, jak mówisz, że to jest jedyny ekskluzyw, bo byłem pewny, że jedynka, dwójka to są dwa ekskluzywy, ale możliwe, że ja po prostu e, od razu grałem na tę wersję rozszerzoną, czyli te 92SE. I stąd te, te w głowie taka myśl. No, ale generalnie też bym dwójkę wybrał. No i co, no, Fajny klimat. Muzyczka świetna, zwłaszcza w tym intrze. No to, to też. Przepraszam, robiło robotę. Polecamy, polecamy. Znaczy, wiesz, co mi się wydaje, mogłeś tak myśleć, bo w czasach, gdy ona wyszła, to ta jedynka, to też ona była najpierw tylko na Amigie i dopiero Team 17 chyba po roku, czy po dwóch latach dobrych od premiery amigowej. Jak już widział, że no niestety ta amiga pomału trochę się kończy. Na PCC jest hajs, to też zrobili jakby pierwszą część, przenieśli. Wiem, że no. dużo później. Ja czytałem chyba w Secret serwisie, że o nagle tam po dwóch czy trzech latach w 90. nie wiem, czy trzecim, czy czwartym nie przenieśli, a, a ta jedynka nie wiem, czy nie była już na midze ta pierwsza w 91. I tak, tak tylko muszę Ci tu przytaknąć, że właśnie Tower Assault miała dosyć duże te światy, błądziłeś w tak, tych tak. lokacjach. To były lokacje proste, w zasadzie pierwszy, świat, pierwszy level był otwarty, gdzie wchodziłeś, byłeś na powierzchni i ostatni, a tak po tych bazach chodziłeś. Mhm. Jedyny tam był wkurzający pewnie z perspektywy dzisiejszego gracza, no bo wtedy były gry trudne, więc norma, że czasami były takie Momenty, że gdzieś tam coś wysadziłeś, coś zniszczyłeś i miałeś tam 30 sekund, czy ileś, żeby dotrzeć do wyjścia. Nie? Jeden skrętnie w tą stronę i cała gra. I wszystkie mhm. życia stracone. No ale, ale wtedy się grało, wiem, że no. Przeszedłem to chyba. No, kurczę. No to już czwarte miejsce. Czwarte miejsce. Raf i nie, no, majstersztyk, majstersztyk. Tu od razu powiemy, że to jest kolejny nasz wspólny wybór, i już każda powyżej do pierwszego miejsca to będą nasze głosy wspólne. Także słucham ciebie. No to szło. Z tą gierką mam taką fajną anegdotę. To była jedna też z takich pierwszych gierek, które miałem na Ami. No i ta grafika robiła takie wrażenie, że miałem jeszcze młodszego kuzyna który do mnie przyjeżdżał właśnie na komputer, jak to się mówiło wtedy. I odpaliłem tą grę i mówię zgadnij to jest gra czy to jest bajka. A on wiesz jeszcze dużo młodszy mówi nie no bajka mówię no to jest gra. Że to miało tak kolorową i fajną grafikę, że to naprawdę taki no takiego gówniarza można było nabrać, że to jest po prostu bajka, ale to nie jest bajka, Tu możesz normalnie grać. Świetna i łamigłówki. Pomijając już samą grafikę i dźwięk idealne, no to jeszcze fajny humor, fajna zabawa, no nie, no rewelacja, nie? Super, bardzo, bardzo ciepło wspominam tę grę. Znaczy tak, ja myślę, że zarówno Tom, jak i kolejne pozycje, które będą wyżej, to gdybyśmy robili top y nie najlepszych ekskluzywów, a najładniejszych gier na Amigę, no to tutaj, jeśli chodzi o najlepsze gry na Amigę ECS, no to Rafael Tumble, absolutna czołówka. Mistrzostwo mm -hmm. Świata i Majstersztyk. Yy, muzyka dynamiczna, taka też trochę rockowa, chociaż yy, nie, po, nie powalała u mnie, nie powodowała u mnie opadu szczęki, jakoś tam nie nuciłem sobie tego, ale doceniałem, że to pasowało, ale pasowało, yy, pasowało do klimatu tej gry, bo to była, nawet to nie była typowa przecież platformówka, tylko trochę strzelanka, skrzyżowanie tak, tak, platformówki tak. ze strzelanką, więc. Idealnie można powiedzieć ta muzyka była klimatem dopasowana do akcji, akcja dosyć szybka, ale nie była to jakaś mega trudna gra, no, nie była łatwa jak, jak większość gier z tamtych czasów, ale szło się trochę pobawić. No i jak na ECS, no to tak jak powiedziałeś, mistrzostwo świata, można by powiedzieć, że to bajka. nie Mi się z tą grą nie wiem czemu jeszcze kojarzy drugi tytuł. Chociaż nie wiem czemu, ale mo może że ogrywałem w podobnym czasie te obie gry Baba and Stick. <laughs> tak myślałem, że to powiesz. Chociaż no, Baba ale... and Stick chyba jednak trochę lepszy jest, jeśli chodzi minimalnie gorszy może o, o grafikę, ale lepszy jeśli chodzi o animację postaci, nie? Mm -hmm, tam ale te fajny też ten, filmacie, ten, ten no. Patyk też był fajny, tak, że tak, go wtykasz, tak, to, tak, to tak, fajne, tak. fajne. Tylko nie wiem, czy Baba Sticks to był ekskluzji Amigowy, kompletnie nie mam pojęcia. No raczej nie, bo myślę, że byłby na naszej liście. No właśnie, bo tak też patrzę, że go nie ma, to musiało chyba go nie być. Ale generalnie Rafał Trouble i, i Baba Sticks to tak ciepło wspominam. Trzecie miejsce: Lion Heart. No musiało być, nie? Musiało, musiało. No musiało, musiało, musiało. No zaczynaj, panie Dzieju, bo ty jesteś mocno tak, gameplay. W ramach, w ramach ciekawostki Rafę Tumble jakby punkty dostał od nas, ale 19 punktów. Lionheart dostał 28, więc no już przeszkod jest dosyć duży. Co ja mogę powiedzieć? Yy... To samo, co mogę powiedzieć, co w przypadku Rafen Tumble, więc grafika jak na ECS-a, no najlepsza z możliwych. Tam jeszcze dochodził ten efekt paralaksy i technikalia, ta woda, ta, ta gra jest do Dlatego dzisiaj. Dlatego do nie, dzisiaj, właśnie, z emulatorów. w emulacji, co żeśmy też sprawdzali i ciężko się ją emuluje, jest tak wyżyłowana. Ale jeszcze, co ją odróżnia od rough and Tumble na Plus, mimo że jak mówię. Pochwaliłem muzykę w Rafał ale tam była muzyka, która pasowała do klimatu, a w Lion nie da że jest muzyka, która pasuje do klimatu gry, to jeszcze jest dobra, wpada w ucho, naprawdę to, tego się słuchało. Minusem na pewno duża trudność to była jedna z najtrudniejszych no, umowek no. nie przeszedłem jej niestety. Chociaż ze względu no na No się dziwię, bo jak widziałem twój gameplay to ty byłeś mistrzem. Tam aż byłem w szoku, bo jak ja no bo próbowałem ja, ten ja ja że to dużo w to trenowałem i nawet od czasu do czasu mimo że ona jest trudna w emulacji, to ja ją odpalam, no bo to jest tak, taki majsterszek, że chciałbym ją, chciałbym ją mieć w CV. Nie wiem czy kiedykolwiek mi się to uda. Być może na emeryturze, jak będę miał czas i zaparcie, chociaż wtedy pewnie już refleksu nie będzie. Zaparcia nie będzie. <laughs> Zaparcia tak. będziesz miał innego rodzaju. No, tak, tak. no ale arcydzieło pod każdym względem. No, no mega gra, mega. No, I grywalność, i muzyka, oprawa, no, no, no gra nie ma wad. No, może poza tym wysokim stopniem trudności. No, ale no tak, no i ja w zasadzie no co tu mogę dodać, nie? Ja bardziej bym się chyba pochylił nad, czym, nad tym, nad czym się wtedy nie pochyliliśmy, a to gdzieś teraz ten wątek poruszyliśmy, że to chyba jest dlatego taki majstersztyk, jeżeli chodzi o ECS-a i wykorzystanie w ogóle układów specjalizowanych Amigi i widać to właśnie po tych emulatorach, nie? Że skoro obecne emulatory mają z tym problem, to zobacz jak oni musieli głęboko pójść wykorzystując tak. Ten, tak. ten hardware Amigowy, nie? Więc Pewnie stąd tak fajnie to wyszło. Nie, no gra obłędna, nie? jeżeli chodzi o grafę. No wiesz, muzę... To też był już 93 rok, a oni jeszcze zostali przy 500. nie. Także ja mogę jedyne, jedyne czego, czego żałować, że nie o 92, przepraszam. Według mogli jest 92. Nie wiem, czemu mi się kojarzy z 93. Może jest po prostu za dobra graficznie, jak na. Za dobra graficznie jak na jak 92. Na tamte lata. Ale mhm. takie moje słowo komentarza, że mogę tylko żałować, że ten talion nie zrobił właśnie kontynuacji na Amigi 1200. Bo, jakby wyciągnęli te 120% moty jeszcze z tych nowocześniejszych układów, to to dopiero by pewnie biło po oczach, nie? No, ale już niestety. No. Drugie miejsce: Elfmania. Eee, tu obydwoje zgodni na pewno. No i taka ciekawostka, do tej gry też wróciłem w momencie powrotu do Shadow Fightera. Mówię, też zobaczę Elfmanię. No i też próby czasu, jeżeli chodzi gameplayowo, no, nie, nie broni się. Ale to mówię, to wszystkie bijatyki, kurczę, na to po prostu cierpiały i tyle. A, a że w tamtym czasie nie mieliśmy jakby alternatyw i porównań, to wydawało nam się, że tak ma być i jest ok i super. No ale dalej, graficznie majstersztyk, nie? To tak jak Lionheart tutaj graficznie tak samo tutaj nie no perełka nie perełka i tak płynne fajne i do dzisiaj bo ja myślałem że to bardziej będę się tak jakby nie wiem może pamięć mnie oszukuje bo ja pamiętałem za dzieciaka że te monety które wypadały z przeciwników tak. były takie płynne takie kurczę, to pływało wszystko nie no nie no, no ten efekt dalej jest taki płynny to, to, to jednak tak jest ta gra jest po prostu ultra płynna na tej jamidze. no i świetnie wygląda kapitalnie no postacie super na tła no wszystko nie nie, no kolejny majstersztyk, no ale wiadomo, drugie miejsce to musi być majstersztyk, no, Nie majster? Tak, tak. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, że. No, walka zacięta. I też tutaj, okay. no, znowu, jeśli chodzi o. Jest pytanie, jaka jest gra najładniejszą grą na ECS? Bo na pewno jedna z tych trzech: Ruff and Tumble, Lionheart albo Elfmania. Chyba jednak Elfmania jest najbardziej kolorowa. Nie wiem, czy na pewno ale nie jest najbardziej. Pięknie. Chyba bym, ja bym postawił jednak Lionhearta, chyba jednak. Ale no, no jest, to już jest, wiesz, to jest. Tak, tak, tak. Na pewno o, wiesz. Oni to... być może mieli trochę łatwiej, bo co prawda te plansze były lekko przesuwane, ale nie cały czas, tak jak w Lionharcie. Tak, tak, tak. Mhm. Bardziej statyczne, ale no, kolory miała świetnie. No to nie wygląda jak gra na ECS. Nie, Ogólnie nie, nie, nie. ci goście, którzy to zrobili. Tere te Mark, to Finowie, oni też maczali palce, bo oni potem też maczali palce. Byli znani też jako Bloodhouse w takich majstersztykach jak Super Stardust. To co prawda nie jest y y y ekskluzyw, ale znowu jeśli chodzi o najładniejsze gry na G1200 na gołą, gołe kości AGA, to tam znowu Super Stardust mógłby bić się o pierwszą pozycję. Chociaż... Chociaż chyba Super Stardust był przez chwilę amigowym ekskluzywem. Był ale został też wydany potem. Na... Tak, 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 tak. Ale przez tam chwilę był, no, tak. tak Czyli tak. zaczynali jakby od Ani, nie? tak, tak, zaczynali, no i on potem wyszedł na DOSA, ale dopiero na Amigę wyszedł w 94 na DOSA dopiero w 96, co też świadczy o klasie tej gry graficznej, bo wtedy to wiadomo. Co dwa lata zmieniałeś komputer i się zmieniał sprzęt, bo grafika wszystko szło tak do przodu, a oni jeszcze po dwóch latach mogli wydać grę z Amigi na dos i to się broniło, nie? Tak było dobre. Mhm. Wracając do Elfmani, no poza świetną grafiką, oczywiście gameplayowo, jak mówisz, no to też była gra dla dzieci, nie? Tam Elfy i mhm. tego typu tak, rzeczy. Tak, tak, tak. Ale był ja tak, tak. też pomysł dosyć oryginalny, bo. Nowatorski Połączyli karatę czy tam mordobicie z grą w kółko i krzyżyk, co też było mm -hmm. ciekawym. Nie, nie. Później już nikt tego nie powtórzył w żaden sposób. tak, nie? Tak, tak. Oryginalne, ładne, przyjemne. No drugie miejsce. I pięknie człowiek, wygląda. Zapowiedz pierwsze, bo pierwsze bezdyskusyjnie u mnie i u ciebie było na pierwszym miejscu. Tak, tak, tak. Punkt. Pierwsze miejsce, kochani, Worms, The Director's Cut i znowu Team 17 się nam kłania. A, tak, tak. No, dla mnie najlepsze generalnie Wormsy z tych klasycznych, znaczy, bo ja tych 3D w ogóle nie i, lubiłem. <laughs> Ja no, no Znaczy nie, jednak na najwyżej stawiam Reloaded, to chyba najlepsze takie odświeżenie, no ale to mówimy teraz o Amigowych y, grach i o The Director Kat, to z tamtej epoki no, zdecydowanie najlepsza wersja i to też pamiętam, Wormsy to była taka też y, uniwersalna gra na kanapowe granie z kumplami i tu można było grać nawet w cztery osoby y, uba w popachy i to była chyba gra, która najdłużej, tak gdyby podliczyć godziny spędzone z kumplami nad jakimś grą to jednak wąsy by tu zdecydowanie wygrały, bo to były, wiesz, kumple wpadali, kurde, pepsiora, pizza, coś tam, coś tam i, i kurcze i na jednej ami, nie? Tu się grało, nie? I wiesz, strategie, kurczę, coś, no zabawy co nie miara, nie? I tutaj jeszcze ten edytor tych leveli wreszcie był taki fajnie zrobiony, bo oczywiście robiłem levele w starych łącach, ale tam było więcej zabawy, bo to trzeba było najpierw w Deluxe Paincie, potem to na dyskietkę, potem to wczytywać, a tu grazie, miałeś w locie... Tak, a tutaj sobie w locie, w trakcie ładowania planszy chyba Enter wciskałeś i Ci się edytor pojawiał i sam mogłeś namalować, co tam chciałeś. Spacja i to Ci generowało. No super, nie? Tak, tak, No i tak, największa ilość broni. Widać było, że to już jest taka cała spuścizna tych, taki, taka wersja deluxe z poprawioną grafiką, dźwiękiem, wykorzystujące AG, korzystające też generalnie z mocy szybszych Amig, bo korzystał bo bez problemu z twardego dysku, korzystało, działało w locie i ten edytor właśnie robił to też wrażenie świetna, no majstersztyk, majstersztyk. No tak, ja jednak pomimo, że już kilkakrotnie mówiłem, że za dużo na konsolach nie gram, no to jako fan serii, oczywiście grałem w różne wersje Wormsów, czy na PS1 jeszcze, czy na PS3, na PS4. Nawet w tą nieszczęsną grę 3D na PC-cie swego czasu. I mimo, że oczywiście te Worms Director's Cut mają jakieś tam wady, no bo mają względem nowych wersji typu, na przykład brak kampanii dla jednego gracza, to jednak suma summarum uważam, że to jest mimo wszystko najlepsza wersja z wszystkich do dziś. Bo ta gra, tak jak powiedziałeś, to jest gra przede wszystkim multiplayer, Tutaj jeden gracz to jest w ogóle sprawa poboczna. Chociaż nie ukrywam, nie, no też się że, można że, że prawdopodobnie to jest jedna z dwóch, trzech gier, które od momentu jak one wyszły, ona też wyszła dosyć późno, bo 1997 rok to była ostatnia gra Team, Team 17 dla MiGi. Do dziś prawdopodobnie nie było ani jednego roku kalendarzowego, żebym sobie przynajmniej jednej partyjki nie strzelił, nawet z komputerem, bo dziś już o takie kanapowe granie trudniej, ale swego czasu to się grało i kuzynostwo gdzieś ze Śląska przyjeżdżało i tam rodzina, brat. Cuda nie widy, zawody były wielkie. No a tutaj, jak mówisz, multum poziomów, tych samki, tego wszystkiego zresztą do dziś chyba jest tak tak nawalone, a Aceman, jeśli dobrze pamiętam, bo nawet dawno chwalił się levelami, bo prowadzi stronę i do dziś to się tworzy. Nawet sobie niedawno kilka jego leveli sprawdziłem i też ograłem. Losowo generowany świat. Za każdym razem jest inny. Już pomijając te bajery, że mogłeś sobie rysować, jak mm -hmm. nie? No to, to mm -hmm. jest siła. No te, te nowe umy w... tego w zasadzie nie mają dzisiaj. Nie? I... Mm -hmm. Graficznie, tak jak mówisz, ta wersja na ECS-a to jeszcze tam te tła, to, to nie było to. Tu już w tych 256 kolorach, chociaż oczywiście. Tak, to już wyglądało. Tak, też były ograniczenia, bo chyba tło mogło mieć tyle kolorów. Już nie pamiętam, nie chcę tu się wymączać, ale to wyglądało. No a zwłaszcza jak miałeś jeszcze gotowe levely w postaci grafik, bo też mogłeś takowe podłożyć, no to już w ogóle wyglądało super. Także tak, zasłużone pierwsze miejsce. Gra broni się do dziś. Najlepsza gra tak jak powiedziałeś na multiplayer. na. na, na ale osiem, dodam jeszcze tak. jedną ciekawostkę. Ale to się tyczy wszystkich wersji Warsów, generalnie na wszystkie platformy. I to też udowadnia, że to jest gra typowo jednak pod multi. Bo zwróć uwagę, że z jakimkolwiek, na jakimkolwiek poziomie AI byś sobie nie ustawił. To te gnojki z tej bazuki, to ja nie wiem, strzelają pod wiatr, zawsze cię trafią, nie? No kurde, to w każdej. No, no kurczę, no, ale ja, ja też rozumiem logikę, no, że tutaj albo by zrobili, że raz by nie działało, ja raz by działało, no, ale to też takie bez sensu. i no, to ładnie, musiało sobie wiatr wyliczyć i wszystko, a, a człowiek to tam jak nie ustawił sobie na front i nie walnął spacji na maksa, to ciężko było trafić. Ale ja ci powiem też, że te Amigowe właśnie wersje i też Director's Cut to też miały jakby defaultowo domyślnie ustawione tak bronie, że na przykład nie miałeś limitu na kopanie. I nawet jak ci został tak, ten tak, jeden tak. z AI, to wkopałeś się w tunel i nawet przy jego tak, tak. Cię, cię nie trafił. Te dzisiejsze wersje, to masz tam ograniczenie do pięciu razy, że użyjesz kopania i w końcu musisz wyjść na powierzchnię. Dlatego, dlatego <laughs> uwielbiam Reloaded, o którym wspomniałem, bo tam jest jak klasycznie, że nie ma ograniczeń. Aha. No, no. ja już nie pamiętam, czy ja w reloaded grałem. To jest to najnowsza? Nie. Nie, 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 nie. To ogrywałem też na Xboxie 360. A, to jest ta, zaraz, która. Poczekaj, bo po Director's Cut wyszło Warrens Armageddon. O, i tyle wyszło. Reloaded pewnie, co? Czy nie? No, czekaj, patrzę, kiedy Reloaded wyszło. Ja sam się teraz zaciekawiłem. O, W o, o. 2010. A, to już taka, to było pewnie PS3 mniej więcej, no, no, no. No to tak, 360 to to PS3. Musiałem grać, ale... Super, super. Ale zgadzam się co do twojej uwagi, co do tego AI, że generalnie chociaż ja jestem maniakiem Wormców i nie wiem ile godzin, ani ile partii. A musimy się zmierzyć, bo ja też jestem maniakiem. Ale, ale musimy się zmierzyć. Jeśli chodzi o te misje właśnie, jak masz już w tych nowszych wersjach, że masz te kampanie, to mi się zdaje, że ja w żadnej wersji tej kampanii w całości nie ukończyłem. Nie miałem. I też fakt, że potem to te kampanie, te misje są długie, bo to nieraz musisz ponad godzinę poświęcić, żeby przejść jeden poziom. Mhm. W dzisiejszych czasach zwyczajnie nie ma na to czasu. I być może dlatego ta amigowa wersja jest też dobra, bo nie jest aż taka czasochłonna. Możesz się z kumplem umówić na dwie krótkie partyjki, pół godziny i... mhm. No dobra, no to chyba mamy wszystko. Tak, tak, tak. A więc to była nasza lista najlepszych ekskluzywów wspólnych. I co na pożegnanie przyjacielu. No chciałeś jeszcze powiedzieć a propos naszego tak. jubileuszu tak. tego odcinka, że jak widzicie trwamy tak, tak, tak. mimo głosów krytycznych. Właśnie. Właśnie kochani, bo tu macie przebitkę, macie przebitkę teraz. I uwaga. Miał być słomiany zapał, potem wiatr długo, długo nic, a my już przy 20 odcinku, dwa już w powijakach kolejne. W zasadzie to montuję teraz trzy na raz. <grym> już tak się zakręciłem. No ale cóż, idziemy do przodu, ja zapału nie tracę, ty tracisz? Też nie, w zasadzie jestem nie. w przodu, bo kiedyś właśnie robiliśmy tak, że jeden odcinek kończyliśmy. Jechaliśmy z drugim, a teraz faktycznie mamy rozgrzebane trzy, plus ja jeszcze dzisiaj już robię materiały pod live'a, także idziemy niczym mhm. korporacja no jest, pełna ale tylko. Ale wiesz, to też jest ciekawe, że pamiętam ten moment taki gdzieś drugi, trzeci miesiąc, że czułem taki moment zatarcia, że ja pierdział jak drugi etat, nie? Tak, A teraz tak. jakoś tak fajnie, żeśmy rozłożyli tą pracę, że tak no, no, tak no. fajnie i tak jakby już nie, nie czuję tego takiego wiesz, że czas nas goni, że to, że tak, tamto, tak, tak, tak jakoś pykamy sobie, ty to, ja to, ja to i jakoś tak. A ja też właśnie się... pamiętam, że gdzieś tam od tego sierpnia do grudnia właśnie te 4 kilo przytyłem, bo nie miałem czasu już w ogóle na aktywność fizyczną, na nic. Co prawda teraz specjalnie nie chudnę, ale przestałem tyć, bo, bo ci powiem, że znalazłem ten czas. Teraz umiem to godzić i pomimo pracy uh -huh. tutaj nad tym materiałem, to już nie jest drugi etat. Jakoś jeśli człowiek wejdzie w to jakoś, swoje systemy, swoją pracę usy usystematyzuje, wszystko dogra człowiek, uh -huh. to jest w stanie pogodzić to z innymi jakby tak, swoimi hobby tak, tak, tak. i, i, i idzie, i idzie. A u mnie to bardziej chyba wynikało też z tego, że ja wiesz, no jakby tutaj był ten specyficzny montaż taki, bo to nie jest wesele, czy to, czy teledysk, czy coś, tylko coś innego i po prostu bałem się, czy ja zdążę, czy ja zdążę, więc dobra, to ja już zacznę dzisiaj, nie? I to tak, a teraz już wpadłem w taki ten, że teraz na przykład mam materiał, dobra, to jutro to zmontuję, czy tam pojutrze, okej, okay, nie? Ja wiem, że to zrobię po prostu, bo już już się, wiesz, jakby wiem, ile to zajmuje czasu, jestem w stanie to sobie określić, nie? A no wcześniej tak się nie wiedziało, to się na oko strzelało, nie? No dobra, no to co? Oby kolejnych sobie życzyć. Dzięki, hejka, trzymajcie się. Trzymajcie się dobrze, przy grach na Amigę również. Cześć. Dziękujemy za wsparcie na Patronite.